Ben Johnson to przykład sportowca, który nigdy nie uczył się na błędach. Były sprinter urodzony na Jamajce w latach 80. ubiegłego wieku, był jedną z najjaśniejszych gwiazd lekkiej atletyki. Podczas Igrzysk Olimpijskich w Seulu w 1988 roku zdobył złoty medal. Jak się później okazało, stosował niedozwolone środki. Sterydy anaboliczne, stanazol. Oczywiście w trybie natychmiastowym odebrano mu wszelkie tytuły oraz rekord świata. Co ciekawe, z wielkimi nadziejami jechał na kolejne Igrzyska Olimpijskie do Barcelony. Jednak znowu okazało się, że jest naszprycowany niedozwolonymi substancjami. Tym razem kara mogła być tylko jedna. Dożywotnia dyskwalifikacja. Całe jego życie można zapisać pod jedną datą, 22 czerwca 1986 rok. Wtedy zdobył dwie bramki przeciwko Anglikom. Przy każdej z nich pokazał jedno ze swoich oblicz, oszusta i geniusza. Jedną z bramek strzelił ręką, natomiast drugą po rajdzie przez niemal całe boisko i minięciu sześciu angielskich zawodników. Pierwsza bramka padła po dośrodkowaniu piłki w pole karne, gdzie stał Maradona. Popularny El Pelusa pokonał bramkarza rywali wspomnianą ręką. Anglicy protestowali, jednak nic to nie dało. Tłumacząc się z pierwszej bramki, stwierdził, że pomogła mu ręka Boga. Dopiero po 19 latach w jednym z udzielanych wywiadów przyznał, że gola zdobył niezgodnie z przepisami, a 22 lata później przeprosił za ten incydent. Jockey Sylwester Carmouche zapisał się w pamięci kibiców, gdy w niesamowitych okolicznościach niepostrzeżenie opuścił tor wyścigowy. Jockey sprytnie wykorzystał aurę. Tego dnia była na tyle duża mgła, że początkowo nikt nie zauważył, że sportowiec opuścił razem z koniem tor wyścigowy. Pojawił się na nim tuż przed metą i oczywiście wygrał. Jego oszustwo zostało jednak szybko zdemaskowane, ponieważ wątpliwości budziły przede wszystkim ogromne rozmiary jego zwycięstwa. Reszta stawki została wyprzedzona prawie o 24 długości, a do rekordu toru zabrakło mu niespełna sekundę. Carmouche został dyskwalifikowany na 10 lat, ale wrócił do tego sportu już po 8 latach. W ostatnim meczu grupowym na mundialu w 1982 roku Niemcy objęły prowadzenie z Austrią po golu w 10 minucie. I wtedy właściwie mecz się skończył. Obie drużyny podawały sobie piłkę i nie robiły nic, by strzelić jakiegokolwiek gola. Dlaczego? Taki wynik dawał obydwu drużynom awans, eliminując Algierię. Komentujący ten mecz dla niemieckiej stacji ARD mówił: "To, co tutaj się dzieje, to hańba, która nie ma nic wspólnego z piłką nożną. Możecie mówić, co chcecie, ale nic nie usprawiedliwia takiego zachowania." Z kolei komentator austriacki w ramach protestu nie mówił nic przez ostatnie pół godziny meczu. Były reprezentant Niemiec, Willy Schulz, nazwał swoich rodaków gangsterami. Algierscy kibice machali banknotami i palili je. Boris Oniszczenko, ukraiński pięcioboista, który reprezentował ZSRR, był pewien, że jest w stanie przechytrzyć system zaliczający punkty w czasie pojedynku szermierczego. Dlatego podczas Igrzysk Olimpijskich w Montrealu sportowiec odpowiednio stuningował swoją szpadę, dzięki czemu nabijał sobie dodatkowych punktów, a wszystko to za naciśnięciem jednego przycisku na rękojeści. Oniszczenko mógł tak naprawdę przyznawać sobie punkty, kiedy tylko chciał i właśnie włączenie przycisku w nieodpowiednim momencie kosztowało go całą karierę. W pewnym momencie reprezentant Wielkiej Brytanii zauważył, że jego rywalowi zaliczono trafienie, choć szpada nie trafiła w cel. Plan został zdemaskowany, a ekipa ZSRR została zdyskwalifikowana. Co ciekawe, podobno główny bohater tego skandalu został zesłany na Sybir. W składzie reprezentacji Niemiec było wiele wybitnych lekkoatletek, medalistek Mistrzostw Świata i Igrzysk Olimpijskich. Największą sensacją bydgoskiego meczu z perspektywy mających miesiąc później wydarzeń była, a właściwie był, Horst Hermann Rathjen. Mężczyzna podający się za kobietę i rywalizujący od kilku lat z paniami. Między innymi na Olimpiadzie w Berlinie w 1936 roku w konkurencji skoku z wyż, gdzie zajął czwarte miejsce. Rathjen do Bydgoszczy przyjechał jako rekordzista świata w żeńskim skoku z wyż. W Grodzie nad Brdą skoczył w deszczu tylko 155 cm, ale następnego dnia w Toruniu Rathjen pobił własny rekord skacząc 165 cm. Miesiąc po bydgoskich zawodach Rathjen zdobył Mistrzostwa Europy w Wiedniu, bijąc rekord świata. W drodze powrotnej z Wiednia, w pociągu, najprawdopodobniej podczas noclegu w wagonie sypialnym, jadąca z Dorą koleżanka po przebudzeniu się zauważyła u sąsiadki męskie narządy płciowe. Zszokowana wszczęła alarm.
Maraton jest biegiem niezwykle wymagającym, dlatego też ciężko go przebiec. Historia pamięta sportowców, którzy z królewskim dystansem radzili sobie w sposób nietypowy. Frederick Fred Lord tylko raz wystąpił na igrzyskach. Było to w 1904 roku w St. Louis. Zmagania zakończył zdobyciem złotego medalu. Okazało się jednak, że rywalizacja była nieuczciwa. W trakcie biegu maratończyk skorzystał z podwózki. Jego trener podrzucił go 17 km i zostawił tuż przed metą. W międzyczasie, jak gdyby nigdy nic, machał widzom i rywalom na trasie. Lord dotarł na metę jako pierwszy w czasie poniżej 3 godzin. Został udekorowany jako zwycięzca, aż nie zjawili się protestujący, którzy opowiedzieli organizatorom całą prawdę. Biegacz został zdyskwalifikowany. Sam powiedział, że nie zamierzał zatrzymać złotego medalu, a cała szopka była niewinnym żartem. Oszukiwanie ogólnie jest złe, ale oszukiwanie na paraolimpiadzie? Na taki krok zdecydowali się hiszpańscy koszykarze. Na igrzyskach w Sydney sięgnęli po złoto. Hiszpanie nie tyle wygrali, co roznieśli konkurencję. Byli zdecydowanie najlepsi. Dominowali w każdym możliwym aspekcie. Okazało się jednak, że aż 10 z 12 zawodników nie mogło wystąpić na tej imprezie. Cała sprawa wyszła na jaw dzięki czujnemu oku dziennikarza, który zauważył, że zawodnicy nie zachowują się jak osoby niepełnosprawne umysłowo. Carlos Ribagorda postanowił bliżej przyjrzeć się sprawie. Mężczyzna sam zgłosił się do drużyny i wziął udział w igrzyskach w Kanadzie. Tam przekonał się o tym, że zawodnicy udają. Okazało się, że nie tylko koszykarze udawali niepełnosprawność, ale też atleci, pływacy i tenisiści stołowi. Iloraz ich inteligencji nie mógł przekraczać 70 punktów, ale testów nie przeprowadzano, a do reprezentacji przyjmowano każdego, kto się do niej zgłosił. Carlos Luis to trener, który w 1983 roku ewidentnie przyczynił się do śmierci 22-letniego Billego Collinsa. Carlos Luis prowadził wtedy Luisa Resto i przed walką w Madison Square Garden usunął z jego rękawic ochronną wyściółkę. To zaowocowało tym, że 21-letni pięściarz doznał poważnych obrażeń twarzy i musiał trafić do szpitala. Obrażenia były poważne na tyle, że nie mógł on już powrócić do boksowania, bowiem ten miał trwałe uszkodzenie wzroku. Załamał się i nie potrafił sobie z tym poradzić. Po niespełna roku od wspomnianej potyczki popełnił samobójstwo. Słynny Panama został skazany tylko na 6 lat więzienia i otrzymał również dożywotnią dyskwalifikację, która dotyczyła jedynie ringów amerykańskich. Pana widocznego na obrazku chyba nikomu nie trzeba przedstawiać. Były, utytułowany kolarz, który przez całą karierę skrzętnie ukrywał swoje tajemnice. Informacje o rzekomym dopingu wydolnościowym Armstronga zaczęły się pojawiać w 2001 roku. Kolarz miał swojego osobistego wroga w postaci dziennikarza Davida Walsha, który prowadził przeciwko niemu nieustające śledztwo. Koniec końców, Armstrong został dożywotnio zdyskwalifikowany przez amerykańską agencję antydopingową za stosowanie niedozwolonych środków dopingujących, takich jak erytropoetyna, testosteron czy kortyzon. Decyzja ta została potwierdzona 22 października 2012 roku przez Międzynarodową Unię Kolarską. W konsekwencji został ponadto pozbawiony wszystkich zwycięstw Tour de France oraz licznych tytułów. Jednocześnie nie uważał się za oszusta, bo brali wszyscy. A skoro brali wszyscy, to on tylko wyrównywał szanse.